Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Janusz Rowiński. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Pan Janusz Rowiński był inicjatorem projektu, który ma roboczy tytuł Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. I rozumiem, że ukoronowaniem tego projektu była konferencja, która się odbyła, tak? A wynikiem tej konferencji, rezultatem jest książka, która jest, są referaty i książka, w której są zawarte rekomendacje. A dlaczego ten projekt się odbył? Przypuszczam, że dlatego, że mamy 20 lat obecności w Unii Europejskiej, tak? 20 lat rolnictwo polskie jest w Unii Europejskiej i no, był czas, żeby podsumować pewnie, jak sobie Polska pod tym względem w Unii Europejskiej radzi. Ogólne wrażenie jest takie, że sobie radzi dobrze. Tak, panie doktorze? No tak. Tak jest ogólne wrażenie. Moim zdaniem nieco przesadne, ale jest takie wrażenie. A może zacznijmy od tego, że jeżeli mówimy dzisiaj o rolnictwie, o kondycji gospodarstwa i oceniamy to gospodarstwo, to co bierzemy pod uwagę? Jaki jest wskaźnik? No dawniej, jak było to gospodarstwo hodowlane, to mówiliśmy, ile miało krów, tak? Albo ile produkowało, jeśli było roślinne, to ile produkowało z kwintali z hektara, czegoś tam, tak? A dzisiaj, jak to się określa? Więc dzisiaj te takie stare wskaźniki, jak wydajność z hektara, produkcja, czy produkcja poszczególnych roślin, a także, prawda, ilość zwierząt, no też w ogóle są dość powszechnie stosowane. Natomiast równocześnie istnieją wskaźniki syntetyczne, które starają się w ogóle te wszystkie elementy ekonomiczne sprowadzić do jednej wielkości. Takim wskaźnikiem, który w tej chwili jest stosowany przez w Unii Europejskiej, jest wskaźnik produkcji standardowej, który jest liczony w euro. Jego obliczenie jest dość skomplikowane, więc już tutaj chyba nie będziemy podawali, na jakiej podstawie jest ten wskaźnik liczony. W każdym razie polega tak, jest to, mówiąc w pewnym uproszczeniu, produkcja gospodarstwa w cenach bieżących. I rozumiem, że dzięki temu wskaźnikowi da się porównać gospodarstwo na przykład w Polsce i we Francji? Moim zdaniem jest to w ogóle wskaźnik, który chyba najlepiej oddaje. Oddaje w ogóle tę sprawę. Mnie zawsze nurtuje takie zagadnienie, panie doktorze. Przecież Unia Europejska jest terytorialnie ogromna i rozciąga się przez, można powiedzieć, różne klimaty, różne strefy klimatyczne, ma różne ziemie, tak? Więc jak porównywać rolnictwo w poszczególnych krajach? Przecież to jest i dłuższy dzień, i temperatura, i wilgotność, i jakość ziemi. No to jak to się robi? Dlatego nawiązuję do tej, że na tle Unii Europejskiej, tak? No to pierwsza rzecz, wydaje mi się, że nie powinniśmy przesadzać z tym zróżnicowaniem rolnictwa europejskiego. Na pewno można w nim wyróżnić dwie strefy. To znaczy tę strefę, w której znajduje się Polska, w niej i to, tak, to jest taki pas równoleżnikowy, gdzie są takie państwa jak Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Dania. Trochę tak samo w ogóle, tak samo częściowo kraje skandynawskie w tej części południowej rolnictwo. Poza tym takim drugim wyraźnym obszarem, wyróżniając tak odmiennym od tego, jest rolnictwo strefy śródziemnomorskiej. To jest, prawda, rolnictwo hiszpańskie, portugalskie, włoskie, greckie,
bułgarskie tak samo częściowo. No i te dwa rolnictwa się, tak, no i tutaj w ogóle te dwa rolnictwa się trochę różnią między sobą przede wszystkim strukturą produkcji tak roślinnej. Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to no, to są już sprawy bardziej skomplikowane. To w gruncie rzeczy zależy od gleb i od ukształtowania terenu. Niewątpliwie jest całkowicie adekwatne porównanie do rolnictwa polskiego, do rolnictwa tej pierwszej strefy, mianowicie przede wszystkim rolnictwa francuskiego i niemieckiego. Przede wszystkim dlatego, że to są kraje o bardzo dużym potencjale produkcyjnym, kraje o dużej powierzchni. A poza tym no, to są te państwa, których rolnictwo jest najbardziej podobne do rolnictwa polskiego. Tutaj oczywiście są pewne różnice, o których pan mówił. Są to przede wszystkim różnice klimatyczne, jeśli chodzi o jakość gleby. Na przykład Francja, prawda, ma jednak nieco odmienny klimat niż Polska. Zwłaszcza Francja Południowa, którą częściowo trzeba zaliczać, prawda, do strefy klimatu śródziemnomorskiego, ale północ Francji, no to właściwie klimatycznie trochę odbiega od rolnictwa Polski, tak od tego, co się dzieje w Polsce, ale znowuż nie tak bardzo. No a właściwie rolnictwo niemieckie pracuje właściwie niemalże w tych samych warunkach, co rolnictwo polskie, a w każdym razie to polskie rolnictwo, które jest rolnictwem najlepszym, mianowicie rolnictwo w zachodniej części Polski. A dlaczego pan użył tej nazwy najlepsze rolnictwo? Pod jakim względem jest to w zachodniej? Nie, no i tak. W ogóle wiadomo, no, że rolnictwo, tak, no, tak, no, że rolnictwo województwa poznańskiego, rolnictwo wielkopolskie jest w ogóle najlepszym polskim rolnictwem, które osiągającym najlepsze wyniki produkcyjne. A to się ukształtowało, ponieważ gleby, czy to jest ukształtowało się tak, ponieważ jest historycznie? Czy znowu tutaj jeszcze mamy do czynienia, sięgnijmy troszkę w inną dziedzinę? No więc właśnie, wydaje mi się, że... Że historycznie tak, było. Niewątpliwie, prawda, no, warunki glebowe Wielkopolski są warunkami jak tak. Gleby Wielkopolski są jak na warunki polskie, glebami właściwie przeciętnymi, poza tam są, prawda, pewne regiony i gleb bardzo dobrych, ale właściwie są to przeciętne gleby, także tutaj chyba jednak przede wszystkim trzeba uznać, że są to przede wszystkim znacznie wyższe umiejętności rolników, którzy mają znacznie większą wiedzę w prowadzeniu gospodarstwa i ją bardzo dobrze wykorzystują. Dobrze. To przejdźmy teraz do projektu i do tego, co się wydarzyło w polskim rolnictwie przez te 20 lat w Unii, jak ono wypada. Najpierw może tak ogólnie, a potem byśmy sobie porozmawiali o tych rekomendacjach, jakie są tutaj wskazane. No więc właśnie, bo mi się wydaje, że w ogóle te rekomendacje trochę odbiegają od takiego ogólnie, tak, od tego, co można by na podstawie ogólnej opinii o rolnictwie polskim powiedzieć. Mianowicie pamiętajmy o tym, że w ogóle w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to rolnicy należeli do tej grupy zawodowej, która była w ogóle przeciwna. O, ja pamiętam. Właśnie. Strasznie. Tak. Uważano, że w ogóle że w ogóle rolnictwo polskie zostanie właściwie zniszczone w wyniku konkurencji przede wszystkim rolnictwa niemieckiego, francuskiego, ale tak samo i rolnictwa tych państw, które mają bardzo intensywne rolnictwo, jak Dania, Belgia czy Holandia. Pamiętajmy, że te pięć państw to są rzeczywiście najwięksi konkurenci polscy na rynku europejskim, na rynku Unii. Zresztą trzeba powiedzieć, że równo tak, że w ogóle podobne obawy, co w ogóle bardzo śmieszne, żywili tak samo i rolnicy europejscy, którzy w ogóle do ostatniej chwili starali się
żeby... Znaczy, żeby przed Polską się... Tak. Bali się w ogóle rolnictwa polskiego i w ogóle to widać wyraźnie w układzie, prawda, tak, w układzie o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przecież w rzeczywistości polscy rolnicy dopiero kilka ładnych parę lat po wejściu do Unii Europejskiej zyskali te same prawa, co rolnicy z krajów tak zwanej Starej Unii. No tak, ja pamiętam, przecież miało w ogóle być tak, że dopłat nie będzie. No, była walka do ostatniej chwili, jak jeszcze jechał Kalinowski. Jak dobrze pamiętam. Tak, podpisywać, że do ostatniej chwili jeszcze nie było pewne, czy będą dopłaty dla polskich. Nie. No, w ogóle sprawa dopłat bezpośrednich była w ogóle jedną z kluczowych spraw i tutaj, no, powiedziałbym, zostaliśmy dosyć brutalnie potraktowani. Mianowicie w pierwszym roku przecież polscy rolnicy otrzymywali wprawdzie 55% dopłat bezpośrednich, które wynikały z wyliczenia, ale tylko dlatego, że w ogóle Polska dokładała 30%. Znaczy swoje, 25% to był podstawowych płatności bezpośrednich, to był wkład unijny. Te płatności bezpośrednie płacone z budżetu unijnego stopniowo wzrastały, ale dopiero w roku 2013 budżet w pełni pokrywał płatności bezpośrednie polskich rolników. Z tym, znaczy, że rolnicy budżet unijny. Z tym, że polscy rolnicy w ogóle otrzymali płatności bezpośrednie w pełnej wysokości wcześniej, w roku 2010, ale no to wynikało z tego, że Polska zaangażowała się i dopłacała. I dopłacała. Aha, to bardzo ciekawe. Ale co można powiedzieć w takim razie o tych obawach, czy o stanie polskiego rolnictwa dzisiaj? Bo wydawałoby się, że obawy jednych tych rolników belgijskich, duńskich czy francuskich, tak, były, że tak powiem, płonne, no i polskich też, no bo Polska została jakoś zaabsorbowana w Unii, nikt nie stracił, takie mamy wrażenie, czy tak się dzieje? No, ja też mam tego rodzaju wrażenie, że właściwie się wszyscy do siebie dopasowali i Polska znalazła bardzo ładnie swoje miejsce, jeśli chodzi o rynek europejski, z tym, że też nie przesadzajmy tak bardzo z tym, że w ogóle rolnictwo polskie ma tak duże znaczenie jako eksporter na rynki innych państw europejskich. Rzeczywiście z punktu widzenia polskiego rolnictwa to co się stało w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, to jest ogromny sukces. To jest w ogóle kilkakrotny wzrost eksportu, który w tej chwili już się obraca około 30 miliardów rocznie. Podczas kiedy przed wejściem do Unii Europejskiej, no to myśmy się tam kręcili w granicach chyba 4-5, o ile sobie dobrze przypominam. Natomiast jeżeli porównamy potencjał eksportowy rolnictwa polskiego, mierzony tym wysokością eksportu w przeliczeniu na jednostkę ziemi, to okazuje się, że my jesteśmy w ogóle gdzieś na szarym końcu. Czyli z tego by wynikało, że są zasoby i są moce i można ten eksport zwiększyć. Znaczy rozumiem, że eksport ma jak gdyby dwa bieguny, czy dwa końce. Jeden to jest możliwość produkcyjna, tak? A druga no to jest absorpcja przez ten rynek, no, tak? No nie, no czy, nie. Czy dobrze mówię, tak? Nie no, tak, nie no, oczywiście. Natomiast no, w końcu trzeba sobie zdawać sprawę, że w ogóle rynek europejski jest właściwie rynkiem nasyconym, jeśli chodzi o artykuły rolne. O, tutaj dotykamy niezwykle istotnej rzeczy, do której jeszcze może byśmy wrócili. No więc może... Czyli podsumowując, w każdym razie te 20 lat w Unii dla polskiego rolnictwa, no to by był sukces.
To nie, no tak, nie, no, no to po prostu były bardzo dobre lata, aczkolwiek, tak, tak, aczkolwiek rolnicy, no nie wszyscy rolnicy tak uważają. Nie, no ja wiem, to zawsze, no, już nie chcę wymieniać tutaj nazw, tak, ale są tacy szaleńcy, którzy mówią, prawda, że trzeba wystąpić z Unii, to wtedy będzie lepiej, tak, tylko gdzie my wtedy sprzedamy te nasze produkty. Nie, no tak? Oczywiście, no pamiętajmy, że my w tej chwili funkcjonujemy na rynku wszystkich państw europejskich na zasadzie swobodnej wymiany. No tak, ale jesteśmy w bańce, tak? Znaczy, bo cały rynek europejski jest rynkiem jednak chronionym zewnętrznie i cłami. No więc właśnie, tak. Ale jaka jest w takim razie sytuacja ogólna rolnictwa, jeśli mogę o to zapytać, odchodząc troszkę od naszej rozmowy. Czy jest tak, że jakby te bariery zewnętrzne, unijne zniknęły, wyobraźmy sobie, to byśmy byli zalani tańszą żywnością, nie wiem, południowoamerykańską, amerykańską. Jestem zupełnie przekonany, że rolnictwo europejskie by nie. Całe rolnictwo europejskie. Jest drogie. Po prostu rolnictwo europejskie jest rolnictwem na bardzo wysokim poziomie technicznym. I tutaj w ogóle i organizacyjnym, prawda, to jest w ogóle rolnictwo. Pod tymi względami jest rolnictwo świetne, natomiast jest to rolnictwo niewydolne ekonomicznie i które by nie miało możliwości konkurowania z rolnictwem państw zamorskich, gdyby nie było w jakiś sposób chronione. I zresztą jest chronione. Powiedzmy sobie szczerze. W tej chwili, prawda, nie jest chronione za pomocą CO, raczej jest chronione za pomocą innych mechanizmów. No ale pamiętajmy tak samo o tym, że ważnym elementem ochrony rolnictwa europejskiego są przepisy sanitarne i weterynaryjne, które należą do najostrzejszych na świecie. No ale jak wskazuje nam na przykład sytuacja z ASF-em, muszą takie być, tak? No muszą takie być. Niestety, tak. To pasjonująca rzecz w ogóle na inne rozmowy. Wróćmy do projektu i wróćmy do rekomendacji, bo powiedzieliśmy sobie, że są pewnego rodzaju rezerwy, jeśli chodzi o produkcję w Polsce, tak, że jeśli chodzi o porównanie w innych krajach, ta produkcja mogłaby być wyższa, tak? Tak zrozumiałem, tak? Oczywiście, że mogłaby być wyższa. Rolnictwo polskie niewątpliwie nie doszło, prawda, do granic swoich możliwości produkcyjnych, zarówno jeśli chodzi o produkcję roślinną, jak i produkcję zwierzęcą. To jest w ogóle rozumiem, ten projekt w pewnym sensie, tak? Ten projekt w ogóle miał przede wszystkim na celu zastanowienie się nad tym, czy ten sukces, który został osiągnięty w okresie członkostwa Unii Europejskiej, wzmocnienie pozycji rolnictwa polskiego, jest właściwie sukcesem, który się będzie nadal powielał w nadchodzących latach. Czy czasami rolnictwo polskie nie stanie przed pewnymi barierami, które będą barierami w ogóle, które spowodują, że te nadchodzące lata będą znacznie trudniejsze niż tych kilkanaście lat, które minęły. I co wyszło z tego projektu? Rozumiem, że tu jest. Ja się doczytałem w tych sześciu takich rekomendacji, tak? Może po kolei. Najpierw chodzi o strukturę polskiego gospodarstw i związaną z tym hodowlę zwierząt, tak? Idąc z tym. Mamy do poprawienia? To trudno powiedzieć do poprawienia. Tak. Tutaj w ogóle jest sprawa, moim zdaniem, sprawą zupełnie podstawową. Mianowicie to nawet właściwie było dość dziwne i zaskakujące, że rolnictwo polskie, które miało tak rozdrobioną strukturę
obszarową, a w ślad za tym, prawda, i strukturę ekonomiczną, konkurowało, udało się konkurować z rolnictwem innych państw europejskich, mających znacznie lepszą strukturę rolną. I otóż, moim zdaniem wynikało to po prostu z tego, że i to było, prawda, zaskoczenie. I zaskoczenie wynikało z tego, że w ogóle w rachunku rolniczym w ogóle całą sprawę konkurencyjności międzynarodowej, cała sprawa konkurencyjności międzynarodowej w ogóle nie istniała de facto w rzeczywistości. Mianowicie rolnik produkował wtedy, jeżeli uznawał, że ceny, po których może sprzedać, są cenami opłacalnymi. I zupełnie go nie interesowało to, jaka jest sytuacja rolnictwa francuskiego. Jeżeli jemu się opłaca, jeżeli rolnikowi polskiemu się opłacało, to rolnik polski produkował. No normalna. To jest normalna. Właściwa decyzja. Właściwa decyzja. Natomiast całe rolnictwo polskie w tej chwili znajduje się w takiej sytuacji, w której 90% gospodarstw nie osiąga dochodów właściwych i nie ma możliwości finansowania rozwoju gospodarstwa ze środków własnych. I to jest w ogóle podstawowa kwestia. Dotychczas przez te kilkanaście lat istniała tego rodzaju sytuacja, że właściwie z roku na rok się poprawiała sytuacja rolników, zwiększały się kwoty płatności bezpośredniej, natomiast w tej chwili od roku 2013 płatności bezpośrednie pozostają na niezmienionym poziomie. I tutaj żadnych zmian nie będzie, dlatego że... No będzie nawet gorzej coraz, tak? Może być nawet gorzej. Już nie mówię, że tam jest, że mogę się zmniejszać się będzie, ale na pewno będzie większą uwagą wydawane pieniądze. To jest, prawda, jeden element. Drugi element to jest wzrost zamożności społeczeństwa, wzrost zamożności całego społeczeństwa. Otóż rolnicy, którzy, no trzeba to powiedzieć, że w pierwszych latach, że w końcu, jeżeli spojrzymy na to, co się działo w Polsce, jeśli chodzi o sprawy bezrobocia, to lata przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, jak i w ogóle cały okres członkostwa są latami zmniejszającego się bezrobocia. Przecież wiadomo, że właściwie bez 2 milionów Ukraińców byśmy mieli ogromne kłopoty, jeśli chodzi o w tej sytuacji. I wobec tego, jeżeli w ogóle zamożność tej części społeczeństwa, która nie żyje rolnictwa, będzie wzrastała. Natomiast jeżeli rolnicy nie będą mieli możliwości inwestowania, jeżeli dochody rolników będą się utrzymywały na poziomie tym, który jest obecnie. A pamiętajmy, że właśnie został wyeliminowany ten element, który przez do roku 2013 był elementem bardzo ważnym z punktu widzenia rolników. Rosły płatności bezpośrednie. W tej chwili płatności bezpośrednie się utrzymują na jednym poziomie. Czyli w tej chwili właściwie wzrost zamożności rolników zależy od tego, co wyprodukują i sprzedadzą. Niezależnie od tego, co byśmy nie powiedzieli, jednak powierzchnia gospodarstwa w wyraźny sposób determinuje dochody. Właściwie od wielu lat ekonomiści rolni, między innymi profesor Jóźwiak, wyliczają, ustalili, że
Tak, że w obecnie istniejących warunkach właściwie normalnie prowadzone gospodarstwo, które ma mniej niż 30 hektarów powierzchni, właściwie nie jest w stanie uzyskiwać takich dochodów, które zapewnią przyzwoite poziom życia. Przyzwoity poziom życia i równocześnie coś nieco zostanie na inwestycje. Na inwestycje. Tak, bo to jest pan doktor powiedział pan na początku tego wątku rozmowy o tym, że rolnicy nie mają tych pieniędzy na inwestycje. No przecież ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić, bo taka firma normalna, nie wiem, mała czy średnia, czy duża, jak nie inwestuje w rozwój, no to w zasadzie jest skazana na śmierć. No to pewnie z rolnictwem jest w dużej mierze podobnie, może nie na śmierć, ale na pewno deteriorację, no w każdym razie. Nie, no, ja bym powiedział, że jeżeli na śmierć, to w ogóle w nieco innym sensie. Oczywiście, na śmierć w nieco innym sensie, to znaczy... Człowiek przestanie zajmować się rolnictwem, będzie szukał dochodu gdzie indziej. Tak, ale równocześnie trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o rolnictwo, to jest to znacznie bardziej trudne. Także jest to trudniejsze niż w innych zawodach. Mhm. Rolnictwo jest właściwie takim zawodem, gdzie jak ktoś ma 50 lat, no to właściwie perspektywy wyjścia z rolnictwa już nie ma. Już nie ma. Także właściwie wyjście z rolnictwa to jest przede wszystkim następuje przy zmianie generacji. Tak, wtedy, kiedy gospodarstwo obejmuje następca albo nie obejmuje. Mhm. I tutaj jest właśnie zupełnie podstawowa historia, jeśli chodzi o sprawy strukturalne. Mianowicie to widać wyraźnie z danych statystycznych polskich, że maleje liczba gospodarstw poniżej 30 hektarów, natomiast wzrasta liczba gospodarstw większych. To dobrze. No tak, ale to jest proces, który następuje w Polsce niesłychanie wolno. Ten proces w Polsce zaczął się znacznie później niż w ogóle w krajach starej Unii, niż w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii. Po prostu dlatego, że po pierwsze, no przez cały okres PRL-u w gruncie rzeczy struktura tak zwanego rolnictwa indywidualnego była zahamowana. Tutaj w ogóle w ciągu wielu lat właśnie tak nie nastąpiły żadne zmiany. A potem w latach 90. sytuacja gospodarcza była taka, że w ogóle ludzie wracali na wieś. Przecież tymi, którzy stracili pracę, byli najpierw chłoporobotnicy. Tak, to trochę stary termin, no ale... Tak, stary termin, kategoria tak. Zresztą moim zdaniem ekonomiczna stworzona w okresie PRL-u. Ona jest pejoratywna strasznie. Dość pejoratywna, zupełnie niesłusznie, dlatego że w ogóle to w końcu byli ludzie w ogóle bardzo zapracowani, jeżeli rzeczywiście, prawda, byli dwuzawodowcami. W zasadzie byli dwuzawodowcami. Tak. No, i oni byli dwuzawodowcami, tak, ale musimy sobie zdać sprawę, no, że to nie jest... To nie jest to, że to nie jest sytuacja normalna. No tak, ale rozumiem, że chodzi o to, że na początku lat 90. Ta struktura jeszcze została jak gdyby utrzymana, podtrzymana przez ten powrót tych dwóch zawodowców do jednego zawodu, który dawał im możliwość przeżycia, czyli wrócili na swoje gospodarstwo. Tak. Nie, no w tej chwili prawda, liczba tych gospodarstw maleje, ale ona maleje chyba w takim tempie, chyba nieco zbyt wolno. Poza tym jest rzecz następująca, że nawet wtedy, kiedy dużo... pamiętajmy, że w końcu, jeżeli jest likwidowane małe gospodarstwo, to na rynek ziemi trafia niewiele gruntów. Także właściwie... likwidacja kilkudziesięciu gospodarstw w Polsce może się równać, prawda,
ilości ziemi, która trafia na rynek w wyniku likwidacji jednego gospodarstwa francuskiego czy gospodarstwa niemieckiego, kilkudziesięciohektarowego. I właśnie Polska jest jednym z dwóch krajów, które znajdują się w tego rodzaju sytuacji. A drugi kraj, tak z ciekawości? Drugi? Tak. Rumunia. Rumunia. No jeszcze w gorszej sytuacji niż Polska, no ale oni się sami w ogóle no, w to wpakowali dość dziwnymi decyzjami, jeśli chodzi o o transformację rolnictwa. No to jest jak gdyby pewnie na inną rozmowę, ale wróćmy, czyli wracając do projektu i to jakie by były tutaj, nie wiem, wskazówki, rekomendacje, jak powinno? No więc, no bo, tak, nie no, no więc ja tutaj, przepraszam, tak naciskam, no ale to jest wszystko bardzo pasjonujące i możemy rozmawiać pewnie parę godzin, tak, ale... To znaczy, wydaje się, że w ogóle w tej dziedzinie polityka rolna powinna dążyć do tego, żeby tworzyć gospodarstwa, które będą miały szansę, uzyskiwania właściwego dochodu oraz inwestowania i możliwości rozwoju ze środków własnych. Mhm. Natomiast równocześnie chyba państwo, jeśli chodzi o gospodarstwa mniejsze, które takich możliwości nie mają, powinno się właściwie ograniczyć do wsparcia, ale wsparcia, które będzie miało charakter socjalny. Od dawna ekonomiści rolni uważają, że właściwie płatności bezpośrednie udzielane małym gospodarstwom to nie prowadzą do wzrostu produkcji, ani nie prowadzą do wzrostu potencjału gospodarstwa, ale są właśnie wsparciem socjalnym. I wobec tego wydaje się, że trzeba by ograniczyć, tak, pozostawiając płatności bezpośrednie, takie jakie są obecnie, bo to byłoby w ogóle niemożliwe i rezygnacja z nich ze względów socjalnych, ale tak oraz politycznych, tak. Skupić się na tych gospodarstwach, które mają szansę rozwoju, które znajdują się powyżej tej granicy rozwojowej, oraz tych gospodarstwa, które mają szansę być gospodarstwami rozwojowymi po tym, jak zostaną wykonane projekty współfinansowane przez państwo. I wobec tego właściwie całość wsparcia mającego charakter wsparcia inwestycyjnego, bo o to chodzi, powinna być skierowana do gospodarstw, które się charakteryzują pewnymi parametrami ekonomicznymi, takimi jak powierzchnia gospodarstwa oraz produkcja standardowa. W obecnych warunkach polskich ta granica znajduje się, jeśli chodzi o powierzchnię, na poziomie mniej więcej 30 hektarów, a jeśli chodzi o produkcję standardową, na poziomie 25 tysięcy euro, to jest około 100 tysięcy złotych rocznie. I właśnie tak. I tutaj właśnie powinno. Tak, wydaje się, że oczywiście w tej chwili, w tej obecnej. W obecnym okresie finansowania, no to już żadne zmiany nie nastąpią. Mogły następować, ale w ogóle to tak, ale w ogóle program na lata 2021-2027 powinien być programem właśnie uwzględniającym znacznie bardziej rygorystycznie te minimalne parametry uprawniające do uzyskania
uzyskania pomocy. Co nie oznacza, że niektóre grupy gospodarstw specjalistycznych, takie jak gospodarstwa warzywnicze, ogrodnicze, zielarskie i tam jeszcze, prawda, parę innych, powinny być inaczej traktowane, dlatego że to są gospodarstwa, które mogą osiągnąć zupełnie przyzwoite dochody i operując znacznie mniejszą powierzchnią. Dochodzi jeszcze do tego kwestia gospodarstw produkcji zwierzęcej bez ziemi. Mhm. I jak tutaj to? Jeśli chodzi, prawda, o taką gospodarstwa zwierzęce, to też w ogóle istnieją w ogóle wyraźne wskaźniki, co rolnicy uważają za gospodarstwo przynoszące. Jakie są minimalne stada zwierząt, które opłaca się chować? Jeśli chodzi o trzodę chlewną, to jest 400 sztuk trzody chlewnej, 400 tuczników. No jeśli chodzi o bydło, to jest w tej chwili około 30 sztuk bydła, ale to jest... Mówimy o mięsnym czy mlecznym? Nie, o bydle mlecznym. Jeśli chodzi o bydło mięsne, to oczywiście jest znacznie więcej. Tak samo wydaje mi się, że w ogóle ten poziom 30, tak, że obora z 30, na 30 krów mlecznych to jest stanowczo odbora zbyt mała. Także żeby uruchomić ten dochód taki, żeby była możliwość inwestowania i godnego życia i tak dalej. Tak? Właściwie mi się wydaje, że właściwie jest trochę nieprzyzwoitością namawianie w ogóle młodych, dobrze wykształconych ludzi, żeby obejmowali po rodzicach gospodarstwa, bo oni się wskazują się samodzielnie na życie jednak w bardzo skromnych warunkach. Czyli mówimy tutaj o tym, coś co, o polityce gospodarstw rodzinnych, tak? Czy małych gospodarstw rodzinnych? No tak? Wie pan, w ogóle pojęcie gospodarstwa rodzinnego jest w ogóle, prawda, pojęciem właściwie bardzo płynnym, tak. Jest pojęciem bardzo płynnym. Jeżeli w Polsce to się uważa, że to są gospodarstwa kilkudziesięciohektarowe. Dolna granica tego gospodarstwa właściwie jest nieustalona w Polsce. No, górna granica według, tak jak to jest przez Komisję Europejską, no to się gdzieś waha, gdzieś w granicach 300 hektarów. I właściwie w tej chwili też w Polsce właściwie gospodarstwa do 300 hektarów są uważane za gospodarstwa rodzinne. A zaniepokoiła mi tutaj jedną rzecz, którą pan powiedział. Gospodarstwa hodowlane czy zwierzęce bez ziemi. Co to w ogóle oznacza? Bo to znaczy, że co, że krowy stoją tylko w oborze? Jeśli chodzi o zwierzęta przeżuwające, no to oczywiście jest to kompletnie niemożliwe. Ale są takie obory, że krowy nie wychodzą. No są obory, że tak, że prawda, krowy stada nie wychodzą, ale mimo to te gospodarstwa mają zaplecze paszowe. I po prostu, prawda, no, pasze dowożą do obory. Natomiast gospodarstwa bez ziemi, no to jest dość powszechna jednak historia, jeśli chodzi o trzodę chlewną i drób. Gospodarstwa trzodowe i drobiarskie są bardzo często właśnie gospodarstwami bez ziemi. Ale tutaj dotykamy bardzo ciekawego elementu, na którego temat nic nie znalazłem w tych rekomendacjach, mianowicie, a który się nam tu przewijał tak pośrednio. Mianowicie powiedzieliśmy sobie, że rynek europejski, jeśli chodzi o rolnictwo, o żywność, jest nasycony, tak? Więc wydawałoby się, że w tej sytuacji, że jeżeli zamożność ludzi w Europie rośnie, no to
będą poszukiwali produktów rolnych coraz wyższej jakości, tak? I będą zwracali na pewno uwagę też na, że tak powiem, dobrostan zwierząt, tak? Czyli inaczej mówiąc, zmierzam do tego, że może będą patrzyli na to właśnie, czy jest naklejka na mleku, że krowy chodziły po łące i się pasły w naturalnych warunkach, tak? A świnia została wyhodowana nie w ciasnej klatce, tak? Zmuszona do rodzenia, tylko miała pewną swobodę poruszania się, tak? I być może została zabita na miejscu bez transportu, który jest straszliwie stresogenny i przynosi cierpienie. Więc mówię, czy dobrze rozumuję, że takie, że to jest jakaś... Ja już nie mówię tu oczywiście o, prawda, produktach bio, tak zwanych. No nie, tak, ale, no, tak, to, ale, ale to można uznać za, tak, prawda, tak, za część produktów bio. Otóż mi się wydaje, że chyba pan nieco zbyt optymistycznie ocenia, pod jakim względem? Tak, ocenia ludzi. W tym sensie, że jednak ludzie mało zwracają uwagi na to. Tak. No wszyscy mówią, że... To wszyscy mówią, natomiast, tak, natomiast jak, tak, no jak będą sięgali na półkę, to wtedy bardzo często w ogóle, najczęściej moim zdaniem, no rolę odgrywa cena. Także ja w ogóle nie bardzo wierzę w szybki rozwój produkcji biologicznej, produkcji ekologicznej. Tak samo ja nie wierzę, że w ogóle ludzie się będą przejmować, czy jaja pochodzą z chowu klatkowego, czy w ogóle skór, które były chowane na... Wolno wybiegowy. Tak samo, no, jeśli chodzi o mięso. Tak. No to chciałem tylko pamiętajmy, że rzeczywiście, no, jak się porówna mięso, zwłaszcza wieprzowinę z ferm wielkotowarowych, wieprzowiną, która pochodzi od świń chowanych w sposób tradycyjny, no to, to jest ogromna różnica. To znaczy, jakości mięsa. No. To z ferm przemysłowych jest lepsza, czy to? Nie, gorsza. Gorsza. No nie, no oczywiście. Nie, no jest oczywiste, ale... No, czyli jednak... Ale w ogóle rozumiem, że twierdzi pan, że ludzie nie, że to nie jest jeszcze na tyle ważne, żeby przykładać aż tak dużą wagę. No nie, no więc jest mi trudno w ogóle powiedzieć, jak to wygląda w państwach, gdzie przeciętne dochody są znacznie wyższe niż w Polsce. Natomiast w Polsce jestem przekonany, że jeszcze przez wiele lat w ogóle podstawowym elementem, który będzie decydował o tym, co się kupuje, to są ceny. Zwłaszcza, że tak jak obserwuję to, co się dzieje na rynku biologicznym, no to są ceny rzeczywiście dwukrotnie czy nawet trzykrotnie wyższe niż ceny, które są w supermarketach. Rozumiem. To jest już taka różnica, która chyba każdego jednak... No tak, jednak ciągle w koszyku przeciętnego Polaka wydatki na żywność nadal są wysoką pozycją, ważną pozycją. No, tak. Są ważną pozycją, nie są tak strasznie wysoką, 20 tak, chyba w tej chwili parę procent, tak, to nie jest w końcu tak strasznie dużo. Zresztą pamiętajmy, że w ogóle w Polsce ceny żywności należą do najniższych w Unii Europejskiej. Tak? Tak. Jeżeli pan pojedzie, prawda, do Austrii i zobaczy, co się tam dzieje, to okazuje się, że, tak, no, że mniej więcej to jest cena, cena w euro jest, tak, tyle samo euro, co w Polsce w złotych. Niech pan pojedzie na Litwę. Ale też drożej? Drożej. Litwa jest znacznie droższa. Przy równocześnie niższym, mniej, tak, niższych dochodach ludności. To ciekawe, ale bo to jest, byśmy troszkę odeszli od tego.
W tej rekomendacji jest omówiony też rynek ziemi ornej, tak? Bo tu mówiliśmy, dotknęliśmy tego wątku rynku ziemi ornej, tak? że państwo nie powinno zbytnio ingerować w to, tak? I rozumiem, że to się wiąże też z rynkiem ziemi ornej, czyli inaczej mówię, możliwością sprzedaży przez rolników ziemi, kupowania i tak dalej, i tak dalej. Jakie tu były rekomendacje? Więc w ogóle rekomendacje przede wszystkim odnosiły się do kwestii, która w tej chwili jest chyba jedną z bardzo ważnych spraw, mianowicie kwestii gospodarstw wielkotowarowych. Mhm. To jest kwestia gospodarstw, które są gospodarstwami dzierżawionymi, a które to są dawne państwowe, przeważnie dawne państwowe gospodarstwa rolne, które zostały przejęte przez Skarb Państwa i następnie wydzierżawiane na wieloletnie dzierżawy. Obecnie terminy tych dzierżaw mijają. I zgodnie z obecną polityką władz są wymawiane umowy, a równocześnie proponuje się dzierżawcom, żeby nadal dzierżawili ziemię. Dzierżawy mają być przedłużane, ale pod tym warunkiem, że gospodarstwo zostanie ograniczone. Co to znaczy? Powierzchniowo. A. Że powierzchnia gospodarstwa zostanie ograniczona i na tej powierzchni mają być organizowane gospodarstwa rodzinne. Na tej, która zostanie poza dzierżawą, tak? Tak, na tej ziemi, która zostanie poza dzierżawą. Czyli zostanie ta ziemia sprzedana rolnikom, tak? Więc albo sprzedana, albo dzierżawiona. Ale gospodarstwu rodzinnemu, tak? Tak. Czyli rodzinie. Tak. Że po pierwsze w ogóle jest to ważna część rolnictwa polskiego obecnie. Jak ważna, jak duża? Ważne, tak. Przede wszystkim jeśli chodzi o produkcję roślinną. Jasne. Ale również jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą. Mhm. Ale tutaj już jest mniejsza. Ważniejsza jest produkcja roślinna. I po drugie, gospodarstwa wielkotowarowe istnieją we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Mhm. I okazuje się, że Polska należy do tych państw, których udział gospodarstw wielkotowarowych w powierzchni użytków rolnych jest najmniejszy ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Mhm. Tak, w Polsce to jest około 15% w tej chwili. Malutko. Natomiast w ogóle większość krajów ma, to jest w ogóle znacznie więcej. Mhm. Te gospodarstwa na ogół funkcjonują bardzo dobrze. Te gospodarstwa rzeczywiście są gospodarstwami, które mogą konkurować na rynku europejskim, również w tych warunkach, kiedy należy przypuszczać, kiedy w ogóle płatności bezpośrednie byłyby zmniejszone. Również wtedy. Tak. To jest jeden element. Drugi element jest następujący. Budowa gospodarstwa, każdego gospodarstwa jest jednak procesem wieloletnim, a zwłaszcza procesem wieloletnim jest budowa gospodarstwa wielkotowarowego. Jasne, czyli gospodarstwo nie ma tak, że w ciągu roku zbudujemy, że trzeba... Tworzenie gospodarstwa trwa co najmniej kilkanaście lat. Te gospodarstwa, one powstawały na początku lat 90. i w latach 90. właściwie ta cała ziemia funkcjonują od lat 90. Mhm.
zniesienie gospodarstwa o kilkaset hektarów, a tak często jest, oznacza w ogóle całkowitą... Podcina w ogóle, tak. No, podcina w ogóle całkowicie. Egzystencja, znaczy w ogóle... Tak, podcina całkowicie... No, projekt cały, tak? No, cały. Tak, poza tym jest jeszcze w ogóle sprawa następująca. Mianowicie, wprawdzie to są gospodarstwa dzierżawione, ale równocześnie dzierżawcy na tym terenie wykonywali często poważne inwestycje, przede wszystkim związane z produkcją zwierzęcą. Poza tym inwestowali w maszyny i urządzenia. Musieli, no jak inaczej. No bo musieli, prawda. W tej chwili w ogóle no, nie bardzo wiadomo, jak to będzie wyglądało, dlatego że w ogóle państwo chętnie by w ogóle obcięło, zabrało, no, natomiast by... Czyli jak gdyby rozumiem, że gdy państwo zdecyduje się po pierwsze o zmniejszyć wymiar tego gospodarstwa, to jest pewnego rodzaju zamieszanie i podcięcie dotychczasowej egzystencji. Po drugie, tą ziemię chcą oddać, oddana komuś innemu, spowoduje, że od nowa będzie budowane na tym to przedsiębiorstwo rolne, tak jak pan doktor powiedział, budowanie gospodarstwa trwa lata, tak? Kilkanaście lat i nagle znajdą się tam nowi ludzie, którzy będą znowu te gospodarstwa budowali od początku, czyli jak gdyby no, ogólnie rzecz biorąc, straci się produkcję, tak? Nie, musi się stracić. No. Więc jest prawda, sprawą najzupełniej oczywistą, że te gospodarstwa rodzinne, które ewentualnie, prawda, by powstały na gruntach Skarbu Państwa, które by były przyjęte z gospodarstw wielkotowarowych, to organizacja takiego gospodarstwa no, trwałaby ładnych parę lat. Poza tym no, majątek gospodarstwa wielkotowarowego no, to wygląda zupełnie inaczej niż majątek gospodarstwa kilkudziesięciohektarowego. Przede wszystkim okazałoby się, że w ogóle i budynki inwentarskie, jak no nie i można ich nie można ich podzielić, no. No nie jak, można jak ich się podzielić. Podzieli ziemię, tak, to nie można. Jest to zupełnie wykluczone. Poza tym, no, absolutnie wydaje się, że w ogóle ograniczanie tej części rolnictwa, które właściwie funkcjonuje najlepiej, jest rolnictwem wysokotowarowym, jest rolnictwem, które dostarcza wielu produktów na eksport, no nie ma, no jest, no jest kompletnym nonsensem ekonomicznym. Mhm. Czyli? Natomiast równocześnie to nie rozwiązuje, to w ogóle nie rozwiązuje spraw strukturalnych polskiego rolnictwa, dlatego że gospodarstwa wielkotowarowe są tylko w niektórych regionach. Jest to województwo zachodniopomorskie, województwo lubuskie. Tak. Może część Wielkopolski. No. Ewentualnie, prawda, fragment Wielkopolski, poza tym warmińsko-mazurskie i koniec. Tak, tak. I koniec. Tak. Czyli w tym przypadku rekomendacja jest taka, żeby tego nie robić, tylko żeby wspierać tych dzierżawców, tak? No bo oni są... Dzierżawców właśnie nie trzeba wspierać, oni sobie sami znaczy świetnie w tym sensie, radę. Żeby przedłużyć im umowy. Tak, tak. A czy jest coś do zrobienia w tym handlu międzynarodowym, jeśli chodzi o handel artykułami spożywczymi? Bo mówiliśmy sobie, że ta żywność polska jest dobrze sprzedawana, tak? I wchodzi, czy tutaj są jakieś rezerwy? Pytanie, czy są rezerwy, to... Otóż na pewno wcześniej czy później możliwości wzrostu
wzrostu eksportu na rynki Unii Europejskiej w pewnym momencie się utną. Zresztą to... Znaczy, tak, że nie będzie dalej rosło w tym sensie. Tak, że nie będzie wzrostu i wobec tego no, rolnictwo polskie będzie miało tak, są dwie możliwości. Albo prawda będzie, nie będzie się zwiększało produkcji, albo się będzie poszukiwało nowych rynków. Tak, no, jeśli chodzi o produkcję, no to, mamy przykład sadownictwa jabłek. W momencie, kiedy zamknął się przed Polską rynek rosyjski, po prostu sadownictwo polskie znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że tej ilości jabłek, którą produkują, tak produkuje się w Polsce, na rynku europejskim się nie da. Nie wchłonął. Tak, zresztą pamiętajmy, że w ogóle kiedyś, w samym początku, w pierwszych latach Unii Europejskiej, wtedy kiedy to była tylko szóstka, w ogóle rezygnowali z części sadów jabłoniowych. Wtedy rolnicy należący do tych sześciu krajów. Tak. Była, prawda, polityka w ogóle likwidacji sadów jabłoniowych. Mhm. Także no mamy, prawda, to jest jeden przykład. Drugim przykładem w tej chwili to jest wieprzowiny. No. Afrykański pomór świń jest tym polski, polskie mięso, pierwsza wieprzowina nie budzi zaufania w związku z tym. No to nie o to chodzi, że, tak? że wieprzowina nie budzi zaufania, ale po prostu... Większość państw rezygnuje z importu z krajów, w których występuje afrykański pomór świń. Mhm. Niektóre państwa stosują deregionalizację, mianowicie zakazany jest import, ale tylko z tych regionów, w których stwierdzono afrykański pomór świń. No, w tej chwili w Polsce to właściwie jest tego rodzaju sytuacja, że właściwie afrykański pomór świń się rozlał na cały kraj. Tak. Właściwie. Wobec tego Polska w ogóle przestała się liczyć jako producent trzody chlebnej, jako eksporter wieprzowiny. Tak. Jest to sprawa wieloletnia. I to nie dotyczy tylko Unii Europejskiej, ale także innych rynków. Nie dotyczy. To znaczy, to do pewnego momentu dotyczyło Unii Europejskiej w najmniejszym stopniu. Dlatego, że Unia Europejska była tym regionem, który uznał regionalizację. Regionalizację Polski i uznał, że są regiony... Z którego nie, a są regiony z którego tak. Natomiast w ogóle większość krajów, w tym tak ważny importer wieprzowiny jak Chiny, tak, które zresztą same mają w ogóle ogromne kłopoty, jeśli chodzi o afrykański pomór świń, powiedziały, co jest w Polsce ASF? Afrykański, tak, nie interesuje nas, czy tylko na wschodzie Polski, czy też w całej Polsce, w ogóle w ogóle... Nie importujemy. No i co mamy? Co Polska ma zrobić w sytuacji tego ASF-u? No nic, w zasadzie nic tu nie ma. Można tylko rezygnować z produkcji wieprzowiny i produkować, nie wiem, wołowiny, to jeśli się da, tak? Też w ogóle, prawda, no nie bardzo się da, dlatego że w końcu my w gruncie rzeczy mamy w ogóle niewielki potencjał, jeśli chodzi o produkcję, wołowiny. Mhm. My w ogóle nie mamy raz bydła mięsnego, bardzo niewielkie, niewiele, a chyba cielęta raz mlecznych no, są chyba w tej chwili już w pełni wykorzystywane do tuczu. Także tutaj w ogóle możliwości wzrostu są niewielkie. Jak pan sobie przypomina, no, w swoim czasie eksportowaliśmy, prawda, młode bydło do Włoch, w tej chwili to bydło, które kiedyś szło do Włoch, jest w tej chwili opasane w kraju i sprzedawane w postaci mięsa. Mhm. Także
Także... Czyli, ale to wróćmy do tego pytania, czy tutaj, no bo ważnymi elementami eksportu polskiego jest też mleko, tak? Czy jest, no o wieprzowinie to już sobie powiedzieliśmy, że jest kłopot. Jest drób. Czy tutaj jest coś w tych rekomendacjach, zdaniem... Na temat mleka nie ma. Nie ma, ale nie, czy w ogóle, czy ten wsparcie eksportu przez państwo jest... Czy są tam jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia, zdaniem? Chyba niewiele. Niewiele, tak? To znaczy chyba niewiele. Czyli to wszystko to znaczy, dobrze funkcjonuje, to wsparcie, tak? Nie, w ogóle no, wsparcia w gruncie rzeczy nie ma, prawda? Finansowego. Natomiast... Nie, ja mówię w sensie szukania rynków, no bo rolnicy są źle zorganizowani, tak? No, grupy producenckie praktycznie nie istnieją, tak? I izby rolnicze no, też są moim zdaniem pod tym względem, ja nie wiem, czy to jest ich zadanie statutowe, ale jak rozmawiałem kiedyś z duńskim takim przedstawicielem izby rolniczej, to ja rozmawiałem z przedsiębiorstwem, który był świetnie zorientowany, jeśli chodzi o możliwości tam rynków takich i takich. On to miał w głowie wszystko, ten człowiek. A nie, no tak, no dla mnie nie, więc w ogóle mi się wydaje, że tutaj w ogóle administracja państwa ma de facto, ma coś niecoś do zrobienia, ale że jest to niewiele. Niewiele. Tak, to znaczy jedyna możliwość to jest kwestia przedsiębiorców. W końcu my mamy w ogóle bardzo dobry przemysł mięsny i bardzo dobry przemysł mleczarski. Są to przemysły powiązane z przemysłem innych krajów europejskich. Jeżeli nie są powiązane, no, to na przykład jest tego rodzaju historia, że przecież znaczna część eksportu rolno-spożywczego do innych państw Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wielkich sieci handlowych. Tak, ja wiem o tym. Tak. No, mniej więcej około 1/3 eksportu to jest eksport, który idzie poprzez sieci. Poprzez sieci. Także w ogóle. No, ile? 1/3? Tak, 1/3. Znaczy polskie produkcje są sprzedawane w Lidlu, we Francji. Tak, czy... jako prawda, w gruncie rzeczy produkty anonimowe przeważnie. No ale jest to ten obowiązek pokazywania kraju pochodzenia, tak? Nikt tego nie czyta, co prawda. Chyba to w ogóle nie bardzo tak. Ale nie, no ale w każdym razie, no jest to w każdym razie ogromny kanał, jest to ogromny kanał zbytu. Czyli te sieci handlowe obce nie są takie złe? Nie, no moim zdaniem w ogóle tak, w ogóle bez dużych sieci handlowych byśmy wyglądali znacznie gorzej. Znacznie gorzej, nie? Znacznie gorzej, jeżeli pan porozmawia w ogóle z ludźmi z przemysłu rolno-spożywczego, którzy będą oczywiście narzekać na sieci, bo rzeczywiście no nie wymuszają sieci są tam bardzo twardym partnerem w rokowaniach cenowych, ale równocześnie się wszyscy chcieliby w ogóle być dostawcami do sieci. Bo to jest jednak stały zbyt dużych ilości. Także ja sądzę, że w ogóle tutaj jest niewiele do zrobienia, dlatego że to, co jest możliwe do zrobienia, to robią w ogóle przedsiębiorstwa przemysłowe i przedsiębiorstwa handlowe. Są to przedsiębiorstwa, które stanowczo wyszły poza rynek europejski. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę, no, że jednak te rynki, że jednak eksport polski to będzie przede wszystkim rynek europejski, a wszystkie pozostałe rynki pozaunijne to będą rynkami dodatkowymi. Dodatkowymi. Czyli jednym słowem, ze wszech miar jest wskazówka taka, mamy być w Unii, bo to jest korzystne tak, dla polskiego rolnictwa i nie tylko. No nie, no, dla mnie to zupełnie oczywiste. Tak, chciałbym zapytać jeszcze o ostatnią sprawę, już, bo długo bardzo rozmawiamy. Mianowicie chodzi mi o takie wyzwanie, jakie pojawia się niewątpliwie przed polskim rolnictwem i wszystkimi, mianowicie o suszę. Tak? I co,
Co tutaj? To ja rozumiem, że to nie było przedmiotem tego projektu. Prawda, nie było tego projektu, tak. Tak, nie, ale bo mnie to niepokoi, prawda, że tutaj jest takie jakby nikt tego nie zauważa, a tutaj kroi się, jak patrzę na te opady, jakie są teraz, no to kroi się naprawdę na tych części, czy dużej części polskich lekkich gleb, kroi się katastrofa. No to po prostu to wszystko chyba wyschnie. No to i co dalej? A no właśnie, tak. Co dalej? To znaczy wydaje, rzeczywiście chyba w tej chwili jeszcze się nic nie robi, natomiast jeśli chodzi o prace koncepcyjne, no to jednak coś nie coś się w ogóle dzieje, tylko pytanie, czy to jest wystarczające, czy to nie jest w ogóle daleko spóźnione. No, pamiętajmy o tym, że właściwie no, my przez kilkadziesiąt lat w ogóle głównie osłyszeliśmy, tak, a nie... Tak. No i osuszało nam się, tak? No jednak. Tak, samo się osuszało. Tak. No, pamiętajmy, że Wielkopolska, prawda, stepowieje już od okresu... No jak już byłem na studiach, to już była, że tak, stepowieje. Tak, właśnie, tak, obaj pamiętamy, że prawda, mówiło się o stepowieniu Wielkopolski już więc tutaj rzeczywiście są niezbędne bardzo drastyczne Trzeba szukać jakichś odmian nowych, nie wiem. A to jest w ogóle po drugie trzeba łapać tej wody tyle, ile można. No tak, tylko pamiętajmy, to nie jest proste, bo jak nie ma czego łapać, to co? Ale właśnie w Polsce nie bardzo jest to łapać. W tej chwili przy tych opadach to nie ma, wiaderko można złapać. No, no właśnie, a przecież w ogóle Polska już przedtem, prawda, była do... Należała do tych państw europejskich, gdzie poziom opadów był najmniejszy. No tak. Ta Polska miała 600 w ogóle najgorszy chyba bilans wodny ze wszystkich dużych państw europejskich, więc... No zobaczymy, jak to będzie. Także, no ale no to nie jest sprawa do rozwiązania w ciągu jednego, dwóch lat. To jest sprawa... prawda, wieloletnia. Zupełnie nowa dziedzina. Zupełnie. No stojąca. Właśnie to nie powinna być nowa dziedzina. No nie powinna. No, w końcu wie pan, melioranci się zajmowali, powinni zajmować nie tylko osuszanie. No, melioranie znaczy na poprawianie, tak? Poprawiać, tak, pogarszać. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. No liczę na to, że jak nam się wyłoni jeszcze jakieś potrzeby, że spotkamy się ponownie. Także. Bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że praca włożona w ten projekt, jak czytałem tę książkę, jest to nie dla osoby zainteresowanej trochę, no jest to niezwykle ciekawy dokument. Także chciałem pogratulować tego, jeśli z zachowaniem wszystkich proporcji mogę to zrobić. Dziękuję bardzo.